Powitaliśmy nowy rok, pomarudziliśmy jak to zleciało, teraz czas na sprawdzenie poświątecznych ofert laptopów i poszukanie polizingowych alternatyw. Ja jestem Krzysiek, a to ranking laptopów 2020. Precio.pl. Testy, recenzje, porównania polizingowego sprzętu IT. Miłego oglądania. Skupimy się na 5 pułapach cenowych. Do 1000 zł, 1,5, 2, 2,5 i 4. Gdzie granica 3000 zł? Ten pułap względem 2500 i niższych nie wyróżnia się tak bardzo wydajnością. Dlatego przeskoczymy od razu do 4000 zł, gdzie różnica wydajności jest znacznie bardziej widoczna. Niższe widełki cenowe, uwaga tutaj spoiler, będzie to zdecydowana przewaga sprzętów polizingowych. Dlaczego tak się dzieje? Jest to podobna zasada jak wybór samochodu w budżecie 30 tysięcy. Nie znajdziemy tutaj nowego samochodu. Za to jeśli chodzi o samochody używane, tutaj wybór już jest naprawdę spory. Można kupić od nieco młodszego Grande Punto po starszego Mercedesa CLK, ale jednak z topowym wyposażeniem i V6 pod maską. Dlaczego więc nie zawsze wybieramy tego Mercedesa? Odpowiedź: utrzymanie starszej technologicznie konstrukcji i awaryjność spowodowana znacznym przebiegiem, a te problemy w laptopach nie występują. Oczywiście należy zaznaczyć, że wraz z powiększaniem budżetu granica opłacalności zakupu sprzętu polizingowego a nowego zacznie się zacierać. Przejdźmy więc do pierwszego porównania. A więc Asus X543MA kontra HP Elitebook 840G1. W filmie, do którego link znajdziecie w opisie, poświęciliśmy już chwilę Elitebookowi 840G1 w porównaniu z jego dużo młodszym bratem. Powiedzmy sobie nieco o ogólnym wykonaniu laptopów. W przypadku Asusa niestety nie mamy co liczyć na metalową obudowę. Ten przedział cenowy wyklucza takie dodatki. Nasz hapek? Tutaj jak przystało na klasę biznesową, sporo elementów metalowych. Poza tym oba laptopy wyglądają bardzo przyjemnie. Grubość, punkt dla HP, 22 mm versus 31. Wagowo bardzo podobnie, jednak by być rzetelnym zaznaczamy, iż Elitebook jest cięższy o 50 gramów, a więc waży 1,76 kg. Matryca? 15,6 cala w naszej nówce i 14 w HP. Mimo że rozmiar 840 w klasie biznesowej jest standardem, to jeżeli zamierzacie działać na wielu oknach jednocześnie, bez zewnętrznego monitora, tutaj X543 zdecydowanie zdobywa wyższe noty. Ciosem na wątrobę biznesówki jest zdecydowanie rozdzielczość ekranu. Asusowe Full HD zdecydowanie wygrywa z HP-kowym HD. Złącza. Wracamy do przewagi G1. Nie zamierzam jednak wytykać tej kwestii Asusowi, wynika to z całkowicie innych założeń użytkowania obu sprzętów. Niemniej HP pod tym względem będzie bardziej praktyczny. Mamy znacznie więcej złącz USB 3.0 oraz więcej nieco bardziej specyficznych gniazd. Czas teraz przejść do mięska, czyli zobaczymy, co siedzi w środku. Na początek procesor. Intel Core i5 czwartej generacji w wydaniu niskonapięciowym staje naprzeciwko Intel Celeron N4000. Jak łatwo się domyślić, mimo upływu lat i5 wygrywa znacząco z przedstawicielem budżetowej serii Intela. Na portalu CPU Benchmark możemy zobaczyć, że ogólny wynik i5 jest ponad dwukrotnie wyższy od Celerona. Oczywiście nowsza konstrukcja wyposażona jest w nowocześniejszą Integrę, jednak UHD Graphics 600 nadal jest mniej wydajnym układem niż HD Graphics 4400. Pamięć RAM? Asus 4 GB, HP 8 GB. A na dodatek w biznesówce ramy są łatwo demontowalne i posiadamy na nie dwa sloty. Konkurent nie ma żadnego, gdyż pamięć jest wbudowana. Dyski? W obu przypadkach możemy wyposażyć sprzęt w dyski SSD o pojemności 240-250 GB. Jakie nasuwają się wnioski? Oceńcie sami. Według mnie było to wręcz nierówne starcie.
Teraz na tapetę bierzemy przedział do 1500 zł. W narożniku biznesowym mamy dwóch graczy. Druga i trzecia generacja EliteBooka 840. Jako alternatywa IdeaPad S145. Czemu dwie propozycje? G2 dostaniemy już za około 1100 zł, G3 za 1500. Do Was należy decyzja, który sprzęt wybierzecie. Jeśli chodzi o wygląd, temu nie musimy poświęcać więcej uwagi. 840 są jedynie delikatnymi ewolucjami G1. Z kolei w Lenovo zwraca uwagę jedynie nietypowa grubość ramki pod matrycą. Wagowo jest niezwykle podobnie. 40 gramów różnicy. Gabaryt, 2 mm grubości różnicy. Wielkość IdeaPada determinuje matryca o rozmiarze 15,6. Biznesówki klasycznie. Matryce 14. Wszystkie trzy sprzęty mają matrycę Full HD. Złącza? Biznesowy klasyk. 840 mają całą gamę. Lenovo poprzestało na standardzie konsumenckim. USB, HDMI, mini jack i czytnik kart SD. Ze względu na niewielką ilość różnic zewnętrznych, świadczących o jakości sprzętu, przejdźmy do specyfikacji. G2 i G3 jako wersje rozwojowe są praktycznie kopiami swojego starszego brata, unowocześnionymi o nowsze generacje procesorów. Dlatego też w G2 mamy i5 piątej generacji, a w G3 szóstej. Oba te procesory są odpowiednio wydajniejsze od umieszczonego w Lenovo Pentium 5405U. Starsza generacja wygrywa około 17%, nowsza oferuje już większy przeskok wydajności, 27%. Jest jednak aspekt, w którym IdeaPad wygrywa i może być to istotny czynnik. Układ graficzny UHD 610. Wygrywa on z każdym z prezentowanych hapeków. I o ile o gamingu nie może być mowy w żadnym z przypadków, tak jeśli najważniejszym aspektem dla Was jest możliwość odstresowania się przy CS-ie, grając choćby na najniższych ustawieniach, Lenovo wygrywa. Pamięć RAM. Tutaj wygrywają biznesówki, mając 8 GB, czyli dwa razy więcej niż S145. Jeśli chodzi o nośniki danych, tutaj standard. W każdym z wymienionych przypadków 240-256 GB w wydaniu SSD. Lenovo jednak się wyłamuje i oferuje M2, która zapewnia znacznie szybszy przesył danych. Tak jak 840 drugiej generacji pozwala na szybki demontaż klapki i rozbudowę pamięci podręcznej, tak Lenovo, jak i G3 wymuszą na nas zaangażowanie śrubokrętu. Cóż, zaczynamy mieć pod górkę, sprzęty oferują porównywalną wydajność. Przy codziennym użytkowaniu, bez obciążania laptopów grami, hapeki z wydajniejszymi procesorami mogą zapewnić większą stabilność. A biznesowy poziom wykonania powinien pozwolić na przyjemniejsze obcowanie ze sprzętem i mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych. Niestety oferują one słabsze zintegrowane GPU, dlatego musicie określić swoje priorytety. Teraz przed nami bratobójcza walka o pas pułapu 2500 zł. Dwa Dell. Biznesowy Latitude E7470 kontra konsumencki Inspiron 3583. Oba sprzęty wyglądają nienagannie i elegancko. Każdy w innym stylu, jednak adekwatnym do przeznaczenia. Gdy zobaczymy materiały wykonania, tutaj pojawiają się już różnice. Konsumencki sprzęt wykonany jest z tworzywa sztucznego, a biznesówka to głównie metal, miejscami pokryty gumową warstwą. Całość jest mega solidna, a producent deklaruje wytrzymałość poprzez spełnienie norm standardu militarnego MIL STD 810. Oba laptopy mają grubość około 20 mm, przy różnicy wynoszącej 0,5 mm na korzyść Latitude'a. Wagowo? Tutaj różnica jest całkiem spora, bo wynosi aż 400 gram. Cięższy Inspiron waży niemal 2 kg. Matryce? Obie Full HD. W E7470 oczywiście 14 cali. W 3583 15,6. Złącza? Mimo mniejszej ilości złącz w konsumenckim dziecku Della widać pewne biznesowe zapędy. Gniazdo na linkę zabezpieczającą.
Latitude za to oferuje nam coś, czego na próżno szukać w większości sprzętów konsumenckich. Miejsce na kartę SIM na bocznej krawędzi. Teraz spójrzmy do środka. Niestety widzimy, jak postęp techniczny sprawił, że topowe serie podzespołów mają wydajność mniejszą niż obecne budżetówki. i7 6600U w E7470 jest mniej wydajna od i3 ósmej generacji. Cóż, wszyscy, którzy kręcili Sandy Bridge do kosmicznych poziomów, zachwycając się ich wydajnością, mogą czuć się naprawdę staro. Dodatkowo układ graficzny z i3 jest również wydajniejszy niż w starszej i7. W biznesówce mamy 16 GB RAM-u oraz dysk SSD 240 GB. Inspiron to 8 GB, ale za to dysk M2 PCI Express 256 GB pojemności. Jeśli walczycie o każdy FPS, Inspiron jest dla Was. Przy wyższym obciążeniu powinien poradzić sobie lepiej. Jeśli komputer ma być sprzętem do codziennej pracy z pakietem Office, wybierajcie polizingowca. Różnica w wydajności będzie niezauważalna, a wykonanie stoi na całkiem innym poziomie. Przed nami przedostatni pojedynek. Zdecydowanie najkrótszy i zakończony wydajnościowym nokautem. Nie będziemy ślepo zachwalać polizingowców. To porównanie pokaże Wam, że polizingowiec to nie zawsze najlepszy możliwy wybór. Już spieszę z wyjaśnieniami. Nowy Acer Aspire kontra Lenovo T460S. W dużym skrócie, jako już jesteśmy w przedziale budżetowym laptopów typowo do zastosowań domowych, Acer jak zwykle ładnie, schludnie, ale całkowicie plastikowo i miękko. Lenovo? Cóż, dłuższa wypowiedź w linku w opisie. Laptop jednym słowem sprawia wrażenie pancernego. Prostota, nieco pudełkowa bryła, ale jednak robi solidne wrażenie. No i na tym koniec zachwytów. Przejdźmy przez kilka podstawowych punktów, by poruszyć kwestie najistotniejsze. Matryce Full HD, odpowiednio 15,6 i 14 cali. Złącza to również klasyka, biznesówka posiada ich więcej, jednak Acer ma wszystko, co jest niezbędne. Oba laptopy to również 8 GB RAM-u. To, co generuje między nimi duże różnice, to procesory i dyski. i7 z Lenovo, identyczna jak we wcześniejszym Dellu, jest niemal o połowę słabsza od i5 10 generacji zastosowanej w najnowszym Acerze. W tym wypadku czasu nie oszukamy. Różnice będą spore, zarówno w typowo procesorowych zadaniach, jak i pod względem pracy zintegrowanych układów graficznych. Dyski to niemal ciosy zadawane po odklepaniu. SSD o pojemności 240 GB nie zapewni takiej szybkości jak 512 GB w postaci dysku M2 PCI Express. To mówi wszystko, dlatego nie znęcajmy się dłużej. Jeżeli wydajność to dla Was najważniejszy wyznacznik, wybierajcie nowszy sprzęt w tym pułapie cenowym. Jeśli jednak ma być to narzędzie pracy w Waszej firmie, które musi wykazać się pancerną obudową, Lenovo. Tutaj biznesówki z jakichkolwiek przedziałów cenowych zawsze będą górą. Poziom wykonania to jedyny aspekt, na który nie wpływa postęp technologiczny. Pamiętajcie, na nic Wam solidna biznesówka o słabej wydajności, jeśli będzie miała służyć głównie do gier. Tak samo wydajność nowego sprzętu nie da Wam wiele korzyści, gdy po pierwszej pośpiesznej podróży służbowej zobaczycie, że Wasz portfel w torbie na laptopa wgniótł matrycę, uszkadzając ją. Pułap 4000 zł. Ponownie Dell. Polizingowy Precision 7510 kontra Latitude 5500. Dwie biznesówki na ringu. Może być ciekawie. 5500 to biznesówka do pracy na dokumentach, z kolei 7510 to mobilna stacja robocza. Z zewnątrz Precision jest bardziej kanciasty, jednak mi osobiście przypada to do gustu. A mówiąc obiektywnie, nie jest brzydszy, jest po prostu inny. Oba sprzęty są wykonane bardzo solidnie i w tej kwestii wygrywają z każdym sprzętem konsumenckim. Latitude jest cieńszy o 5 mm, jednak producent nie musiał w środku umieszczać dedykowanej karty graficznej, co może tłumaczyć tą różnicę. Wagowo różnica jest ogromna.
7510 jest o ponad kilogram cięższy, sięgając granicy 3 kg. Pracownik Della stwierdzając, że ten sprzęt to idealny przedstawiciel serii mobilnych stacji roboczych, musiał być miłośnikiem schorzenia zwanego przewlekłą niestabilnością stawu barkowego. Matowe matryce mają rozdzielczość Full HD oraz przekątną 15,6 cala w obu przypadkach. Złącza to standard biznesowy. Ich listę zobaczycie na ekranie. Rzućmy okiem na to, co najciekawsze. Podzespoły. Precision to i7 szóstej generacji, a konkretnie model 6820HQ. W nowym sprzęcie mamy do dyspozycji i5 ósmej generacji, czyli 8265U. Z tej konfrontacji i7 wychodzi zwycięsko. Mamy tutaj przewagę ponad 10% nad Dellem Latitude. Workstacja oferuje nam 32 GB RAM. Biurówka to 8 GB. Wszystko się zgadza, parametry odpowiadają przeznaczeniu tych sprzętów. Sporą przewagą Precisiona jest dedykowana karta graficzna Nvidia Quadro M2000M, gdy 5500 dysponuje klasyczną Integrą. Quadro to karta typowo do zastosowań profesjonalnych. Jeśli to dla Ciebie istotny aspekt, upewnij się, czy programy, z których korzystasz, wykorzystają potencjał tej karty. Tak jak seria Quadro doskonale dogaduje się z wymaganiami np. Kati, tak w renderowaniu wideo lepiej może się spisać dowolny młodszy GTX z serii GeForce. Nowy sprzęt wyposażony jest w dysk SSD M2 PCIe Express o pojemności 256 GB. Workstacja oferuje klasyczny dysk SSD, jednak o pojemności 500 GB, a dodatkowo mamy do dyspozycji 1 TB w postaci dysku HDD. Ten wybór jest znacznie prostszy, ponieważ jedynym ale jest docelowe przeznaczenie sprzętu. Jeśli dysponujemy budżetem 4000 zł, szukamy biznesówki, która będzie służyła do typowo biurowych zastosowań, pracy na wielu oknach, niekoniecznie na zewnętrznym monitorze, weźcie Latituda. Nowy sprzęt na gwarancji producenta, wykonany w klasie biznesowej, a więc jest to gwarancja solidnego wykonania. Jeśli chcecie sprzętu tej samej klasy, z tymi samymi zaletami, ale musicie od czasu do czasu coś wyrenderować, wybór jest prosty. Precision. Jest ciężki, ale nadal bardziej mobilny niż komputer stacjonarny, a największą zaletą jest dedykowana karta graficzna. Rynek sprzętów, zarówno nowych, jak i poleasingowych, jest dużo szerszy. Myślę jednak, że udało mi się zobrazować Wam, jaki poziom wydajności można otrzymać za daną kwotę. Wiecie też, kiedy jest warto pójść na kompromis, rezygnując z laptopa nowego na rzecz poleasingowego, oraz jak ważne jest określenie przeznaczenia sprzętu, ponieważ jeżeli coś ma być do wszystkiego, niestety w niczym nie sprawdzi się tak, jak powinno. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o tym odcinku. Udostępniajcie go, lajkujcie. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Dotrwałeś do końca? Nie zapomnij zasubskrybować kanału Precio.pl, aby być na bieżąco ze światem poleasingowego sprzętu IT. Do zobaczenia.